Cześć, siema, z tej strony Goldzer, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie z Bety Nadzoru. Dzisiaj, jak to zwykle oczywiście w tej serii bywa, będziemy szukać cheaterów. No i miejmy nadzieję, że to jak zwykle, powtarzam, około 10 minut nie będzie stracone. No i jakiegoś cheatera oczywiście dorwiemy, więc bez zbędnego gadania ja pobieram dowód. Niech nam się pobierze. No i tak jak mówię, miejmy nadzieję, że coś podejrzanego w tym demku zauważę, no i że po prostu jeśli koleś będzie faktycznie haksem, to go dorwę. Więc oceniamy dowód, zobaczymy jaka mapka, ciekaw jestem, może jakaś ciekawa. Często właśnie hakerzy grają na takich mapach mało znanych, typu Vertigo, Assault, Aztek czy coś. No Cage niestety mapą mało znaną nie jest. Zobaczmy ile fragów ma nasz podejrzany. W tej chwili jeden frag w trzech rundach, więc niezbyt dobrze. No więc może teraz się odpali dla odmiany, tak? I po prostu go dorwiemy. Gra oczywiście po stronie CT, mapa The Cage, tak jak już mówiłem. No i z M-ką ustawię się tutaj na dosyć standardowej pozycji na bombsidzie. A, podchodzi tam Seal do drzwi, z tego co widzimy. No i zobaczymy, czy tutaj jakaś strategia będzie terrorystów. Chyba nie, chociaż Seal pod drzwiami ustawił się tak, jakby chciał zaraz wyjść. Skanowanie drzwi, ale nic dziwnego w tym nie było. Często tak po prostu się robi. Przechodzi na mida. Tam jest dużo terrorystów. A w zasadzie jeden. Pomyliło mi się z tym z B. No i wygląda na to, że antyterroryści zdobędą swoją pierwszą rundę w tym meczu i będzie 3-1. Kieruje się na mida akurat terrorysta. Ładnie tutaj wyskoczył na skrzynkę i strzelił headshota, nasz podejrzany. No i tak jak wspominałem, pierwsza runda dla antyterrorystów staje się faktem. O, fajnego akacza tutaj miał terrorysta. Stat Track Vulcan, to jest około 120 euro, jeśli to jest minimal wear. Ale mniejsza o to, nasz podejrzany żadnych skinów do M-ki nie posiadał. No i zobaczymy, czy może w tej rundzie coś ciekawego nam tutaj pokaże. Kolejny nieudany smoke do maina, to też trzeba przyznać. To jest bardzo prosty smoke, wystarczy tam rzucić o lewą ścianę tam u góry. Wtedy on wpada idealnie na środek i po prostu zasłania całą bramę. A taki smoke w głąb bramy, no to niewiele daje. Teraz bardzo odważnie przechodzi przez smoke'a. Bardzo pewnie tutaj wycelował na maina tego... Na B oczywiście. Zdobywa kolejnego fraga i ostatni terrorysta robi im tutaj plecy od respa CT, wychodzi na górę. No i ginie od fluta, więc druga runda dla antyterrorystów staje się faktem. No teraz dosyć pewnie wybieg przez tego smoka, to trzeba zauważyć. No ale oczywiście jest to równoznaczne z tym, że skoro tak pewnie się przez smoka wybiega, no to drużyna przeciwna się tego nie spodziewa, więc można powiedzieć, że ich tutaj zaskoczył i po prostu dzięki temu te dwa fragi zdobył. Znowu nieudany smoke, jak widzicie, do maina na A, a terroryści tymczasem przejęli kontrolę na midzie, no i próbują wbiec tutaj na bombside A. Zdobywa pierwszego fraga nasz podejrzany, drugiego, trzeciego i zobaczmy, czy będzie czwarty. Ładnie to rozegrał. Będzie czwarty? Nie, nie będzie czwartego. Nie zdołał zabić tutaj bety, ale swoje zadanie zrobił, zabił trzech. No i trzecia runda dla antyterrorystów staje się faktem, czyli od momentu 3-0 jest już 3-3, więc tak jakby nasz kolega zaczął coś grać, bo przypominam, że jak zaczęliśmy, to miał jednego fraga, oj nie to. To miał jednego fraga, a teraz ma już 8, więc 7 fragów w 3 rundy to nie jest słaby wynik. Iguana teraz zdobywa pierwszego fraga tam puszując drzwi. No i będą wchodzić przez maina, przez smoka. Terroryści, suspect, bardzo łatwe dwa fragi. I po prostu, no nic tutaj więcej o tym powiedzieć nie mogę. To jest bardzo łatwy frag, gdy przeciwnicy wbiegają przez smoka, a ty stoisz jeszcze na takiej pozycji, gdzie oni po prostu wbiegając nie celują. No to naprawdę trzeba mieć albo słabego aima, żeby kogoś nie zabić, albo jakiegoś wielkiego pecha. W tym przypadku nic takiego miejsca nie miało, więc po prostu suspekt sobie tutaj poradził spokojnie. Zdobył jeszcze teraz, jak widzieliśmy, fraga. No i czwarta runda oczywiście dla antyterrorystów, więc 4-3. No i zobaczymy, może coś w końcu się wydarzy, bo jak na razie to naprawdę nie ma tutaj żadnych podstaw, żeby go w ogóle zgłosić, a co dopiero
co dopiero, żeby go tutaj, że tak powiem, zarekomendować jako cheatera. Jest ustawiony tutaj jeden terrorysta na midzie, zobaczymy jak sobie z nim poradzi The Suspect. Widział tutaj cień, tutaj zdecydowanie widział cień, więc tutaj nic dziwnego nie było. On zdobył oczywiście fraga prostego. Jest bomba zaplantowana na bombsite B, więc terroryści swój cel osiągnęli, zaplantowali bombę, zdobyli ważne pieniądze. Oj, nawet sonar zdobył kolejnego fraga, więc jest sytuacja 2 na 2, ale bardzo mocno ubici są terroryści, więc to byłby cud, gdyby tę rundę ugrali, tym bardziej, że został sam Cyclone z 9 HP, no i spokojnie go Flood dobija. Kolejna runda dla antyterrorystów. To sobie tutaj pozwolę przyspieszyć, bo nikt nie chce rozbrajania bomby oglądać. No i możemy przechodzić do rundy numer 9, gdzie oczywiście nasz podejrzany, jak to w każdej rundzie bywa, kieruje się na bombsite A. Myślę, że to są premade'y spokojnie, bo całkiem dobre info sobie dają, z tego co widzę. Teraz w końcu w miarę dobry smoke tutaj na maina poleciał, ale terroryści za to zdobyli open fraga na midzie i po prostu mogą ten mid przejąć. Niestety na mida nie wbiegają, tam już się zresztą ustawił jeden z antyterrorystów. Dobra pozycja iguana, no i tutaj jest tam wcelowany jeden z terrorystów. Skanuje tutaj The Suspect przez smoka, nie zabił go. Ale to skanowanie było takie dosyć ciekawe, chociaż oczywiście takie skanowanie każdemu z nas się zdarza, że po prostu skanujemy przez jakiegoś smoka właśnie w celu sprawdzenia, czy nikt tam się nie ukrywa, i myślę, że to miało miejsce właśnie w tym przypadku. Kolejna runda dla antyterrorystów, więc już 6 rund w tym Overwatchu za nami, więc myślę, że jeszcze 2-3 sobie oglądniemy i będzie koniec demka, więc jak na razie absolutnie nie mam żadnych podstaw, żeby tutaj naszego kolegę zgłosić. No i cóż, nie chcę mówić, że mam nadzieję, że się odpali, bo oczywiście im mniej tych cheaterów, tym lepiej, ale no, wygląda to jak na razie na stracone kilka minut naszego życia, bo absolutnie nie oglądałbym tego spotkania, gdyby nie pojawiło się oczywiście na Overwatchu. No ale tak jak mówię, jeszcze 2-3 rundy szansy na odpalenie się dla The Suspecta są. Więc zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Niko nie ma przy bombsite A, więc chyba w tej rundzie będzie bezużyteczny nasz kolega. Chyba że obróci i myślę, że to zaraz zrobi. Dobry smoke teraz do maina. To jest w miarę dobry smoke. W zasadzie dobry smoke, bo po prostu terroryści wybiegając, no mają te 1-2 sekundy straty w polu widzenia. Tak jak mówiłem, nic w tej rundzie The Suspect nie zrobił, więc miejmy nadzieję, że w tej kolejnej terroryści już wybiorą się na bombsite A. I w końcu coś podejrzanego się wydarzy. Mają eko, więc powinien być push na jakiegoś bombsite'a, chociaż stoją tam na respie. Tak samo jak nasz podejrzany. No i zobaczymy, co się będzie w tej rundzie działo. Już się ruszyli. Nasz podejrzany coś kupił. Chyba kupił tylko kamizelkę z tego, co widzę. I z kałachem kieruje się tutaj standardowo na siatkę na bombsite'ie. Na bombsite A. Zabili iguana, więc został sam na bombsite A. I czy będą wbiegać właśnie tego BS-a? Nie. Obracają na B, z tego co widzę. Więc The Suspect zaraz powinien dostać tam info, jeśli usłyszą tylko oczywiście antyterroryści. A oni, z tego co widzę, jednak wybiorą się na bombsite A, więc to był taki fake, że obracają, a powrócili. Zdobywa jednego fraga, ma 6 HP i nie zdobył drugiego, został zabity, więc myślę, że zgodzicie się ze mną tutaj jednoznacznie, że ten kolega absolutnie żadnych wspomagaczy nie posiadał, był to po prostu, nawet nie powiem, że dobry gracz, nie wiem też dlaczego go tutaj zgłosili, był to normalny gracz, myślę, po stronie antyterrorystów, normalne spoty, normalne fragi, żadnych tutaj celowań przez ściany, nie widziałem żadnych skanów, oprócz tego jednego skana przez smoka oczywiście, no ale to tak jak mówię, każdemu z nas się takie skany oczywiście zdarzają, więc mój werdykt jest jednoznaczny, niczego ten kolega nie posiadał, swoim teammateom również nie przeszkadzał, więc przesyłam werdykt i to było na tyle, jeśli chodzi o ten epizod. Mam nadzieję, że wam się podobał, oczywiście smutek, żal i rozgoryczenie, że nie było nam dane zobaczyć tutaj akcji jakiegoś cheatera, ale w zasadzie to w sumie lepiej. Mam nadzieję, że już w kolejnej jednak becie zobaczymy coś dużo bardziej ciekawego. Tymczasem ja się z wami żegnam, mówił Goldzor, na razie.